Możemy przejść przez ten pas, ma pani zezwolenie. Wielbiciele, pani talent. Jest nas dużo więcej niż w tej chwili. Reprezentujemy Rzeszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę zdrowia, bo rozumiem, że państwo tutaj po zdrowie. Absolutnie. Życzę zdrowia i kondycji. Zawsze będzie pani tak w naszych sercach. Proszę państwa, jesteśmy bardzo dumni. Chciałbym tu podziękować pani Barbarze za wyrażenie zgody na wsadzenie dębu, drzewka dębu. Niespodzianka i satysfakcja. A jednocześnie to będzie zobowiązanie, pani Barbaro. Bo trzeba będzie się pojawiać i dbać o to drzewko. Przynajmniej raz w roku podlać. Zdrowa taka jak dom. Życzymy. A jak mi się odgryzie w pamięci? A to przypomnimy. Będziemy życzenia przekazywali i przypominali. No dobrze, bo ja jestem na etapie odgryzania i że tak powiem, uczenia się sklerozy. Nie ma problemu, naprawdę. Dziękujemy. Jeżeli państwo pozwolicie, przede wszystkim pani Barbara, to poproszę o wsadzenie drzewka dębu. Ja poprowadzę. Ale najpierw trzeba wykopać. A, już przygotowaliście? Przygotowałam. O, to niedobrze. Chociaż... I tak bym się zakręciła. Naszego przedsiębiorstwa przygotował ułożenie dobre. Także rosnąć będzie wysoko, prawda? Dobre. Pięknie. I dziękuję bardzo. Ja pomogę. Z nóżką. Ojej. No jak? Brawo, brawo. No, siły jeszcze sporo. Podziwiamy. Dziękujemy. Oby tak dalej. Dziękujemy bardzo. Tak, resztę. Proszę państwa, resztę. Fachowcy. Zasypiemy. Panowie. Na pewno to drzewko będzie rosło. Umieścimy też tu napis odpowiedni. Taki niedaleko pani Iryna Santor wsadzała swoje drzewko. Także będzie bardzo dobre sąsiedztwo. I wiele, wiele innych swoich. I liczymy na wsparcie i pomoc dalej. Raz w roku, pani Barbaro, publicznie to tutaj mówi i apeluje. Należy podlać. Przepraszam, że pani się troszeczkę. Lewo? O, właśnie, że pani Barbara miała. Wiem, że ja będę małą koneweczką. Obiecuję, że dostosujemy tę koneweczkę. Ale ja dziękuję, bo w tej chwili uczę się tak zwanych faz. Że najpierw jedno, potem drugie, okupane, podlewanie i dopiero do końca dosypane. Bardzo mnie to ciekawi. A jako dodatek, ciekawostkę, bo tutaj raz wsadzam jakieś pestki. Hodowałam już dwukrotnie olbrzymie awokado, wyższe ode mnie, z pestek. A w tej chwili mam ze sobą, wpadłam na taki pomysł, proszę państwa, że przed wyjazdem zjadłam przepyszną gruszkę. Nie bardzo mogłam sprawdzić, co to i jaki gatunek, jak się nazywa, ale znakomita. Natomiast pestki miała tak pękate i gotowe jakby do rodzenia, że nie miałam dosadzenia. Ale no dalej rodzenie idzie. Nie miałam po prostu sumienia wyrzucić. W związku z tym na talerzy to kropiłam wodą, leżało to sobie 2 tygodnie, spłukło jeszcze bardziej, ale nic nie pościło, a tu wyjazd. Jeszcze sobie przecież nie pójdę z tym talerzykiem, bo myślę, że wariatka. No. 6 tych pestek do hodowania. Tutaj nagle sadzenie drzewka, więc natura chyba nade mną czuwa i w zamian za to, że te pestki przyniosłam w tym pojemniczku, co to są, 1, 2, 3, na rano, na południe i na wieczór pigułki. Wróciłam, przyjechały i są ze mną. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, brawo. Brawo. Cudownej kobiecie. Mówicie państwo, że w waszym imieniu. Tak, tak. Thank you.
życzenia. Gratulacje i podziękowania szczerze. Całuję za nas wszystkich. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panom bardzo za tą naukę tutaj. A jeżeli ktoś chciałby posłuchać jeszcze dzisiaj pani Barbary Kraftownej, będzie taka możliwość o 18 godzinie w Bibliotece Miejskiej w Saloniku Literackim odbędzie się spotkanie autorskie. Zapraszam bardzo serdecznie. Spotkanie poprowadzi pan Remigiusz Żela, który się schował tutaj. Poeta, pisarz, dramaturg, współautor książki Kraftówna w krainie czarów, która będzie promowana podczas tego spotkania. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.